Cześć. Jak masz na imię, skąd przyjechałeś do nas? Jestem Mateusz, jestem z Bełchatowa, w sumie niedaleko. A 4B5 przed nim. Dużo pomodzone. Rotem też byłeś, jak się nie mylę, nie? Byłem na innej kolce, z tym lakierem. Tak, lakier nie jest seria. Paleta Nissana, Nissan GTR R33 Midnight Purple, dokładnie. Perła. Też inaczej pomalowana, nienormalnie. To jest około 10 warstw na samochodzie. Grubo. Jest grubo, no. Bezwładnego jest na masę 7, na reszcie auta jest 5. Ale na podkład jeszcze były dwie warstwy bezwładnego, dopiero potem 3 warstwy gazy i 5 ogólnie klaru i na masę 7, żeby było grubo. Żeby w razie czego tam do przepolerowania czy coś, żeby było z czego zebrać. To na lata było, nie? Żeby kamienie się lepiej odbijały, nie? No, przód już jest trochę, będzie. Przód jest już trochę wypiaskowany. W sumie po jednej drodze nad morze i z powrotem, czy 200 na godzinę, bo kamieni nałapałem i wyszło jak wyszło. Dobra, coś więcej niż o lakierze? Obniżone widzimy, że jest. Obniżone jest na gwincie, tak, dość solidnie, bo w sumie z przodu tylko 2 cm gwintu zostały do skręcenia. No jak skręcałeś kołem, to fajnie, no palec już no, ciężko płynie. No, nawet kartki tam nie są jeszcze. Nie są już kartki. Z tyłu są sprężyny zmienione, są założone dwie sprężyny od Zetora, żeby było sztywno, twardo i żeby to nie siadało. Bo na seryjnych sprężynach od MTS-a ale chyba siadało. Twardo chyba i tak jest, nie? Jest twardo. Jest twardo, jest taki trochę pingu. Dobra, co jest z wnętrzem? Kombinowałeś? Wnętrze jest od Polito trochę pozakładane. Deska, tunel środkowy, klimatronik, wszystko jest pozmieniane, fotele. No w planach jest kierownica do zrobienia, sufit. Boczki trochę ogarnąć. Sufit trochę tam zaczyna się później. Myślałem, że go nie ma w ogóle. Nie, ogólnie no to tak, no jest dużo rzeczy porobionych, takich bolączek tego modelu. Co tam jeszcze? No, zawieszenie no to wiadomo, całe zrobione. Klocki, wszystko, znaczy klocki, no, zaciski, no pełna regeneracja, malowanie. No, teraz to zaczął trochę hamować, bo po tylu latach już to już nie hamowało. Jakieś większe zaciski są włożone, czy też seryjne? Nie, tu jest akurat seria, są plany na 6-obok z przodu od Porsche i 4-obok z tyłu, żeby tutaj w tą 19 ładnie to siadło. Nie? Coś pod maską ciekawego? 2.6 V6, mogę otworzyć. Pod maską seria jest. Z tego silnika nic się w sumie nie wyciągnie. Są plany na jakiegoś swapa, żeby to tam coś tam jechało. Ale no w sumie no, gaz jest wsadzony ze względu na to, że to auto jest totalnie na co dzień. Ja od maja zrobiłem 6000 km nie po mieście. I tak jak widać na takim, no może nie jakimś super spasie, ale no jest nisko, bo w sumie 5 cm do ziemi jest od spodu. Że no byle co, jakaś kopka już na ulicy, no to już jest zapalnięcie sankami, a nawet i miską. Bo już raz miską uderzyłem w pawianicach, pękła miska, no to jest pospawana. No to no jest nisko, no i na co dzień to jest. No, także no, auto stoi pod blokiem. To nie jest typowy projekt, który stoi w garażu i wygląda. Nie, nie boisz się, że ci ukradną? No bardziej mi się koła bał, no ale no. Słyszeliście? Można. Co zrobię, no. Dobra, coś z wydechem pokombinowane? Wydech jest tylko środkowy na razie usunięty dla testu. Jest rura po prostu wstawiona. No, są plany końcowe jakieś basowe, żeby to lepiej brzmiało. To tak pokrótce, no wydech. No też nie chcę jakoś full przelotu robić, no bo tak jak mówię, na co dzień tym jeżdżę, czy nawet nad morze, na wakacje, czy są plany teraz do Pragi jechać, no to żeby tu miało ręce, nogi, żeby dało się tym jechać po prostu. No z takich modyfikacji, to tak, lampy, no jest zrobiony pikseno. Zderzak jest gładko, rejestracja jest na magnesy. No z zewnątrz jeszcze tak, listwy są wszystkie posuwane, prawe lusterko jest duże dołożone. Koła są odnowione, opony nowe, to tak na ten sezon. Felgę będziesz zmieniał na jakąś większą, mniejszą? Nie, tu już jest 19 założone, bo na 18 miałem 2 cm do ziemi i tym się jechać nie dało. Także no tak to wyglądało. No 2 cm to już było za mało na co dzień. Gubi jakiś tam wyrostek na ziemi, na asfalcie, to wszystkim płaciłem już. To plany są tak, no bo piki są do zmiany, bo tam jest uderzony, dobiło niestety koło i ten płotnik. No i coś, no drzwi trzeba podnieść, bo linia się nie skrywa, nie? Starek. Chyba standard. Nie, tak złożyłem i w sumie tak to wyszło. Po prostu nie miałem nawet czasu, był plan na ten zlot teraz to zrobić, no ale no nie wyszło. Okej, okay, no dobra. Czy coś jeszcze chciałbyś opowiedzieć?
Coś jeszcze masz w planach? No w planach ma silnik. Myślę o 2-3 VR5 i do tego wydech. Ewentualnie w późniejszych planach utrudnienie. Tam wiadomo, mocy jakiejś dużej też nie ma, czyli ale wtedy można się bardziej pod dźwięk też, nie? Bardziej bawić niż z tym silnikiem motorowym. No z tym silnikiem się nic nie zrobi. Nawet się 10 koni nie podniesie. No chyba, że się wsadzi kompresor albo turbo, no ale czy to jest realne i potrzebne, to nie wiem. No, może czysty przelot, żeby coś tam dodał, nie? No, wkrótce typowe daily i w sumie wszystko sam robiłem, także jedynie co, to do gazownika jeżdżę, bo komputera nie mam. Film wymienić. Tak, dokładnie. No dobra, a jak spalanie? Spalanie benzyny po mieście, no to od 16 do 25 litrów. Przy normalnej jeździe, już nie mówię o jakimś tam odcinie, co skrzyżówkę, nie? Dlatego jest założony gaz, no i teraz tak 40 litrów gazu, to tam takie 250 km wystarczy. No, mało nie jest, no. No mało nie jest. Szczególnie, że walę tyle tych kilometrów, że no masakra, no. No inaczej się nie da. No okej, no dobra. Co, dziękujemy Ci bardzo, wielkie brawa, fajny projekt. Wybierz sobie numerek numer 6. Jeszcze jest plan na powietrze, żeby to z basy porobić i ładnie to wyglądało. To jest takie, no na przyszły rok. No i te zaciski przede wszystkim tarczą. No dobra, to widzimy się za rok. Trzymam kciuki, że się uda i zobaczymy w dalszych planach zrealizowane. Dzięki. Dzień dobry. Pogadamy trochę, co? Trochę można. Widzimy, że otworzyłeś od razu maskę, więc coś tam możesz o niej opowiedzieć, co tam o tym siedzi. Silnik, to na pewno. Jest 2.7 na mapie. Teraz ma 290 koni. Do tego filtr stożkowy, dolot. W przyszłości jeszcze parę zmian będzie. Hydrografika, będzie intercooler. Może jeszcze moc pójdzie do góry. Poza tym... Ile aktualnie mocy? 290. Bez 3 koni. Prawie 290. No. Poza tym felgi 19 cali, firmy 79. 9J. Jest obniżony na gwincie. Co nam jeszcze? Dokładki, customowe przód, tył tak samo. Niestety do tego modelu nic nie można było dostać. Odśnieżasz trochę zimą? To będzie moja pierwsza zima, także jak coś polecam się. Dobra, to będzie można tutaj na wiesz, od garnka. No. Przednie światła, jak widać, folia carbon, do tego są politowe założone, tylnie ala C7, czarna folia założona, z płynącym kierunkiem, lampka. Nie czepiają się o tym na lampy? Nie. Nie. Nie czepiają. Jeszcze. Jeszcze. Poczekaj, jak wyjedziesz. Okej. Zostaję tu. Nie wyjeżdżam. Do tego progi, pełny defroming zrobiony. Z tego na razie wszystko. W przyszłości będą kubełki, czarna podsofitka, zmieniona kierownica i tak jak mówiłem, silnik troszeczkę mocniejszy. To jest z wydechem tam kombinowane było? A tak, jest pełny przelot zrobiony, dosłownie pełny. Też się nie czepiają. Nie, a skąd? No to dobrze. Wszystko jest legalne oczywiście. Wszystko na legalu. Hamulce jeszcze są seryjne, jeszcze. Jeszcze, czyli dalsze to są plany, hamulce. Hamulce, no i wnętrze, bo wnętrze jest na tamtyle seryjne. Okej, jakieś karaudy, coś? Coś gra. Coś gra. 104,8 gra, także jest dobrze. Ale coś przerabiane, że można wyglądać? Nie. Okej, dobra. Jeszcze nie. Jest wstawiony subwoofer tylko, ale to tylko to. Na razie tylko niestety. No tak. Ale w przyszłości też oczywiście. Tam się kręciłem koło twojego auta parę godzin temu, to ludzie zwracali na jego pająka na każdej felce. Tak, są zamiast wentylków pająki wkręcone, także to się rzuca w oczy. Rzuca, tam właśnie chodzili, zdjęcia robili, sam robił. Tak. Fajny pomysł. W końcu ktoś zauważył i powiedział, że fajne, a nie, że nie tak coś. Ale ludzie się boją. Gdzie tam ktoś boją? Właśnie to jest to. Dużo pająków tu jest, tak? No dobra, wszystko? Coś jeszcze? Nie wszystko. No dobra, bardzo dziękujemy, wielkie brawa, ciekawy projekt. I tak jak pozostali, wybierz sobie numer od 1 do 25, numer 12. Gracias.
Fajnie, że jesteście. Mamy tutaj na 606 z 2004 roku, pelki stawione od C7. Jest dołożona wykładka przednia z leżaka. Z tyłu mamy spoiler dołożony, zmieniony jest dyfuzor. Mamy wydech, zmieniony końcówki wydechu. Z tyłu lampy z LED barem, przód lampy mamy po regeneracji. Malowane wnętrze na czarno, zmienione soczewki. Dołożony pasek LEDowy z dynamicznym kierunkiem. I mamy stawione Devil Eyes. Teraz w ruchomie. A, czy mi zawsze w ruchomie. Jednak nie działają. Działają, działają. Sterowane z telefonu, łączy się przez Bluetooth. To tyle. A, jeszcze mamy grill ODRS. Wcześniej mamy zmienioną podsłuchawkę na czarno. Były zmienione fotele. Na skórę z alfabarą. Kierownica robiona na zamówienie. Wzięte do upora. No i dekory. Malowane w lakierze. Coś z silnikiem? Nie, kombinowałeś? Nie, wydech też. Nie obniżona, chyba seryjnie. Tak, ale w planach jest już obniżenie. Nie. Zobaczymy. Jakieś karabiny coś przerabiałeś? Też. Czyli większość ci seryjnie. Żarówkami się bardziej tak na co dzień? Czy tak tylko na pokaz, żeby komuś coś pokazać? Nie, tylko tak właśnie. Pokazał. Po co pan na tym obawie? No dobra, czy coś, jakieś plany dalsze masz? Oprócz obniżenia prawdopodobnie? No na razie jeszcze nic nie myślałem, bo 3 miesiące wszystko było zrobione. Pierwszy zlot taki, a później zobaczymy. Miło nam. No dobra, jeżeli nie masz dalszych planów, nie masz już co pokazać. W takim razie bardzo dziękujemy ci. Co no? Czysta seria prawie, że nie? Nie ma co tak zaraz, ale cieszymy się, że zaprezentowałeś swoje auto. Wielkie brawa. Dzięki. Tak jak pozostali, wybierz sobie numerek od 1 do 25. Jedyneczka. Dziękuję. Jeszcze raz dzięki. Tomek z Warszawy. Nie. Co tam opowiesz? Cabrio. Klasyczne, trochę obniżone, na sprężynach, AP, amortyzatory, Saxa. Felki, jak widać, broki po pełnej renowacji. Ciężko dostępne, jak ktoś zna temat, to wiadomo, o co chodzi. Dokładka z przodu z dyżaka S2 DTM. Oczywiście wiąże się z historią, z tym białym śladem po prawej stronie. W pierwszy dzień montażu, wjeżdżając do garażu, zahaczyłem i nie maluję. Biała kropka zostaje. Nie poprawiasz? Nie. Okej. Okay. Coś z silnikiem? Silnik nie. VK 2.6. Wszystko standard. Wydech też. Wydech też, tak. Wydech standard. Poliuretan na całym zawieszeniu. Żółty, czerwony. Trochę żółtego, trochę czerwonego. W zależności gdzie, wiadomo, żeby nie było za twardo. Ale twardo jest, czy nie jest? Jest twardziej niż na standardowych gumach jest. Z tyłu drążek panharda regulowany. Z przodu śruby, żeby też kąt ustawić, też są na zawieszeniu. Skóry po renowacji, ceramika położona na 12 miesięcy. Jak ktoś zna temat, no to listwy nowe ZASO w tym roku podrożały 300%. Ktoś chce kupić? Albo wziąć sobie? Nie, wziąć to nie. Z wnętrzem widzę, że nic nie kombinowałeś, coś jakiś kalałny, coś takiego nic nie ma. Wnętrze standard, jedynie co na razie przeciągnąłem kable do audio, ale jeszcze nie założyłem. Tak się składa? Ciała? Tak, elektryka pełna, super. Tempomatu nie ma, trochę żałuję, no ale nie ma się wszystkiego. Drugi lakier odświeżony, jeszcze jakiś Johan w Niemczech malował, więc jest do poprawy na pewno. Jakieś plany grubsze? Lakier poprawić, tyle. No, bo to nie ma co żadne robić. Przeloty, silniki wymieniania? Nie, wszystko seria zostaje. Okej, okay, no bo tak to wygląda. Ładny klasyk, dokładnie. Dziękuję za prezentację. Dzięki. Tak jak pozostali, możesz wybrać sobie numerek od 1 do 25.
Pierwsze z brzegu, czyli dwójeczka. Dwójka dla ciebie, dziękujemy bardzo. Mam dla ciebie mikrofon, pogadajmy trochę. Cześć, jak masz na imię, skąd przyjechałeś? Cześć, Kuba jestem. Chcielibyśmy się zaprezentować w trójkę, ponieważ jesteśmy braćmi. Okej, miło nam. To ja mówiłem, jestem Kuba. Daniel. I Kamil. Przyjechaliśmy do was z Nowego Domyśla i reprezentujemy Audi Team Nowy Domyśl. Tam jest nasza ekipa. Brawo! Słuchajcie, my chcielibyśmy zaprezentować wam nasze A4-ki, to może ja zacznę po prostu. A4 B8, przedliftowa wersja, obniżona na zawieszeniu kwintowanym, BC Racing, z regulacją twardości, wykładki Maxtona, śrubowane to laminaty, kierownica założona z polifta. I teraz tak, żeby nie pominąć niczego, to zmieniony jest cały pakiet, jeśli chodzi o kolor. Poszliśmy w kolor żółty. Jeśli możecie spojrzeć, to mamy S-line'owe emblematy w żółci. Tak samo na listwach. Żółte przeszycia, żółte pasy od kolorowe pasy. Naklejka Maxtona tak samo żółta. Przednie splittery nad halogenami, nad klatkami halogenów, tak customy. I to chyba z grubsza tyle. Standard A0 TDI. A właśnie, wewnątrz dekory, piano blacki. No i oczywiście koło, jest to 20-calowy Japan Racing. Co jest z wydechem? Przerabiane było? Nie. Mechanicznie jest seria. Dekory są z takim małym dodatkiem. Żeby utrzymać tematykę żółci, jest dorzucony taki żółty brokat złoty. Mieni się w słońcu, fajnie to wygląda. Czuć pieniądz. Tanio nie było, na pewno nie. Wiadomo, standardowo grill. Jakieś plany? Bez większych planów. Jedynym największym, którym chciałbym zrealizować, to pewnie jak większość, to iRide. To chyba ode mnie wszystko. Okej, w takim razie teraz ja zacznę. Dopiąteczka poliftowa, klasycznie 1.9, niezawodne. Podciągnięta na 140 koni. Z zewnątrz mamy Jodery 23, 18 cali, E45. 8,5. Na przodzie Cupra, zderzak przód custom z zaspawaną wnęką na lustrację. Do tego krateczki w plastrze miodu. Co by tu jeszcze? Quint mamy MTS-a. Końcóweczki z A6 C6. Ostatnio polakierowane zaciski na zielony. Ze względu na to, że ja jako tutaj B5 wybrałem sobie kolor zielony. Mamy w środku mamy całkowitą zmianę, ze względu na to, że wcześniej to był taki całkowity biedaczek. Mamy Recaro, oryginalne Recaro w materiale, czarny sufit zrobiony, kierownica trójramienna ścięta, Wadin dołożony. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że radio jest A6 C5 RNSE, dekory czarne piano, black piano, fotochrom z B6, gałeczka też B6, doteczka, co prawda nie oryginał, ale myślę, że fajnie wygląda i do tego przyciemnione szyby, to myślę, że troszeczkę charakteru dodało. To wszystko? Jakie plany? Jakie? Zostawię ze sobą. Bogaty! Chciałoby się jakaś inna felga, już troszeczkę drugi sezon już lata ze mną. iRide, fajna sprawa, tylko no kosztowna niestety. Kosztowna, no i co z zimą, nie? Też właśnie, no. Tym bardziej, że auto jest typowym daily. Codziennie 100 km robimy tym autkiem, więc myślę, że wygląda jak na 100 km codziennie, wygląda całkiem dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze wygląda jak na swój rocznik też na pewno. Który ty powtórz? 2000. No właśnie, więc 22 lata. A4 B7 skromny, jak widać. Na razie na sprężynie Wajtegu tylko. Myślę, że całkiem fajnie siadło. Grill jest najtańszy alegrowy z plastrem miodu, pasujący do zderzaka DDM. Koła 19, pomalowane też specjalnie, proszkowo, inny kolor niż standard. Wykładeczki, no to typowe lipy. Tył do opłatka jest customowa, na dwa wydechy. Co do zacisków, to też pomalowany, tam taki turkusowy. Myślę, że fajnie kontrastuje z brązem. Wewnątrz w zasadzie dołożony tylko RNSE. No i kierownica z wcześniej wymienionego P8. 2.0 TDI. Zawod. Nie polecam. Klekocze? Klekocze i kosztowne. Ja ci powiem tak, ja mam 1.9 TDI.
jestem zadowolona. 1,9, a nie 2,0. 1,9, a nie 2,0. Miało być taka przeróbka, ale 1,9. Już też poszły gniazda tryskowe, więc oczywiście są wstawione tulejki, jest pompa olejowa zrobiona. Głowica była tulejowana, to mówiłem, tryski są inne. No i nieszczęsny TP. No, niestety, za chwilę będzie kolejka też wycięta i wtedy można coś już robić z mocą. Nie mów głośno, powiedz, jakie plany grubsze masz. Grubsze plany? Jakoś podnosi moc i oczywiście tylny zderzak, który dopełnił TP moc. Niestety ciężko znaleźć. No i myślę, że wpadnie kwint, bo no, to jest raczej druga sprawa. No i lampy będą zmienione na biledy, będą malowane na czarno, a tył chciałbym, żeby były ledy neony. Ale nie żadne chińczyki, tylko właśnie customowe, robione też przez gościa jednego z Facebooka z grupy. Fajnie to wygląda. Coś podobnego jak A3 8 w to. Dobra, dziękujemy Wam bardzo. Fajnie, że zaprezentowaliście swój klub. Wielkie brawa dla Was. 23. Czwóreczka. I ósemka. Drobne upominki dla Was. Dziękujemy. Nagroda pocieszenia.